Parlament Europejski dał zielone światło dla wprowadzenia zmian w unijnych traktatach. To pierwszy krok na drodze do centralizacji Unii Europejskiej i osłabienia decyzyjności krajów członkowskich. Jeśli dojdzie do zmian w traktatach, kluczowe reformy nie będą mogły być podejmowane przez rządy krajowe. Będzie o nich decydować Bruksela. Dominik Cierpioł. Prezydent Andrzej Duda przybywa na szczycie Grupy Wyszehradzkiej w Pradze. To sojusz czterech państw naszego regionu, które współpracują ze sobą od lat i w przeszłości zablokowały pierwsze próby przymusowych przydziałów nielegalnych migrantów. Polska, Czechy, Węgry i Słowacja mogą jeszcze prowadzić taką politykę, bo pozwalają na to unijne traktaty. Po zmianach w traktatach o polityce międzynarodowej będzie decydowała Bruksela, podobnie jak o wielu innych rzeczach. To właśnie w Unii Europejskiej, a nie w Polsce, będzie się decydowało o polityce energetycznej, o tym, jaki będzie miks energetyczny, jaka będzie cena prądu. Będzie się decydowało o edukacji, co możemy w naszych szkołach uczyć, a czego nie możemy. Zmiany w traktatach mają odebrać państwom członkowskim część kompetencji i przekazać je Brukseli. Autorzy zmian tłumaczą, że w ten sposób proces podejmowania decyzji w Unii Europejskiej będzie sprawniejszy, ale dla państw członkowskich oznacza to ograniczenie suwerenności, bo inni będą decydować o reformach w Polsce. Czy chcemy, żeby podatki nasze były ustalane w Polsce, czy chcemy, żeby były ustalane właśnie na równym poziomie w Brukseli, dyktowane przez tutaj tych brukselskich urzędników? To są kluczowe pytania dla każdego z nas. Politycy Prawa i Sprawiedliwości sprzeciwiają się zmianom w traktatach. Według nas dobrze to już było i lepiej nie będzie. Czarny czas dla niezależności państw członkowskich i dla europejskiej demokracji. Kontrowersyjne zmiany popiera część opozycji. Świat się zmienia. Unia także musi się zmieniać. Dyskusja na temat reform jest konieczna. W interesie Polski jest Europa, która skutecznie konkuruje z innymi blokami gospodarczymi na świecie. Kto tego nie rozumie, nie rozumie interesu Polski. Sam pomysł zmian powstał w Berlinie, gdy urząd kanclerza obejmował w 2021 roku Olaf Scholz. Projekt traktatu zrobiony jest według paragrafu 7 niemieckiej umowy koalicyjnej. Mianowicie ma powstać państwo europejskie, bo jak tam czytamy, Niemcy muszą wziąć większą odpowiedzialność za Europę. Ja wam przypomnę, że za każdym razem, kiedy Niemcy chcieli wziąć większą odpowiedzialność za Europę, kończyło się to katastrofą dla Europy i dla nich. Projekt zmian w traktatach, który poparł Parlament Europejski, został napisany przez czterech polityków z Niemiec i jednego Belga. Dla TVP3 Dominik Cierpioł, TVP Info.